Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Witam. Na dzisiejszym koncercie w 22 czerwca 2014 roku gościmy pana Stanisława Zwolińskiego z Mrozów. Zajmuje on się ceramiką artystyczną. Mieszka w Mrozach, ulica Nadrzeczna 22. Telefon kontaktowy 510 462 388. Zapraszamy na zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, lepienie i wypalanie z gliny. Pan Stanisław Zwoliński urodził się w Skarżysku Kamiennej. Tu mam taką ściągawkę, to jest taka reklamówka pana Stanisława. Urodził się w Skarżysku Kamiennej, studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kraków znany i kochany. Tu są wyroby pana Stanisława Zwolińskiego z gliny. Lepione i wypalane w piecu. Dalej, pracował w zakładzie fajansu we Włocławku. Włocławek jest znany z takich wyrobów glinianych. Oraz jako technolog w spółdzielni rękodzieła ludowego i artystycznego Przyjaźń. Jak również w Instytucie i Ceramiki. W tym czasie współpracował z wieloma znanymi artystami plastykami, takimi jak Trzaska, Główczeska, Starczewski, autor podręcznika Technika Ceramiki. Pod koniec lat 70. z zakupionej kaflarni w Mrozach otwiera własną pracownię ceramiczną, artystyczno-ceramiczną. Początkowo wyroby wypalane są w starym piecu kaflarskim opalanym drewnem, a następnie węglem. Produkowane są tu wyroby użytkowe, jak wazony, talerze, popielniczki i nawilżacze ceramiczne na grzejniki. W latach 80. następuje modernizacja pracowni i zmiana asortymentu wyrobów. Ręcznie malowana galanteria ceramiczna jest wypalana w piecach elektrycznych. Ale z uwagi na coraz bardziej rosnące ceny energii elektrycznej są różne propozycje zmiany z ogrzewania prądowego na tańsze, ekologiczne, solarne, z ziemi, żeby nie płacić za dużo za prąd. Pan Stanisław opracowuje nowe receptury mas ceramicznych i szkliw, glazur. Projektuje również wzory form ceramicznych. Uczestniczy w seminariach Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na Politechnice Warszawskiej. Jest honorowym członkiem Związku Ceramików Polski. Organizuje plenery, warsztaty, galerie i zaprasza do swojej pracowni w Mrozach, ulica Nadrzeczna 22. Telefon kontaktowy do pana Stanisława Zwolińskiego 510 462 388. Tu mamy taki folder pana Stanisława. Jest niniejszy folder, jest zapowiedzią wystawy prezentującej dorobek artystyczny pana Stanisława Zwolińskiego. Miał swoją wystawę w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim. Powtarzam adres: Mrozy koło Mińska Mazowieckiego, ulica Nadrzeczna 22. Pan Stanisław zaprasza do siebie na warsztaty plastyczne ceramiki artystycznej. Młodzież, dzieci i dorosłych. Tu, panie Stanisławie, mamy tutaj pana przedmioty ceramiki artystycznej. No
żeby pan trochę nam opowiedział. Wazony, donice, zwierzęta, które dzieci mogą malować później, nadawać kolory, solniczki, doniczki różnego rodzaju. Przykładowo serwetniki na stoły, bardzo kolorowe, ładne, z gliny. Na ostatnim spotkaniu mówił pan, że nie każda glina się nadaje do takich wyrobów ceramicznych. No tak, przeważnie taka prosto ze złoża nie należy, bo ma zanieczyszczenie. I wtedy trzeba ją po prostu uszlachetnić. To znaczy, wszystkie te odpadki, które są w niej, usunąć. Przeważnie to się szlamuje, jak kiedyś mówiła, to się bełta z wodą i przez szereg sit coraz gęściejszych odrzuca się te wszystkie nawet całości i wtedy dopiero jest czysta glina, z tym, że ona jest bardzo rzadka, trzeba znowu odfiltrować wodę i dopiero powstaje taka naprawdę specjalna masa. I dopiero z tej oczyszczonej masy wyrabia się te naczynia i takie jak też są takie kremowe, bo to nie jest glina jednolita, to już jest masa. Masa, która się składa z kilku różnych glin. Masa, która się składa z kilku glin, tworzy wyrób z ceramiki artystycznej. Tu pan Stanisław przyniósł nam glina. Tu jest glina taka, którą może każdy wyrobić, każde dziecko, prawda, formować różne kształty, dzbanuszki, okrągłe rzeczy, które należy później wypalić i postawić gdzieś w jakimś takim miejscu widocznym. To jest uszlachetniona glina. Tak, to już jest uszlachetniona do formowania ręcznego, czy maszynowego, czy nawet do zrobienia tej masy lejnej, bo te rzeczy wszystkie niecentryczne, no to trzeba w formach fiksowych, konwersacyjnych, raczej tego nie zrobić. I czy na przykład taki kubeczek, to jest, musi być co, najpierw może potem się zrobić formę odpowiednią, forma robocza najpierw robi się gipsową. Tak, najpierw się model robi. Model się robi. To jest przykład kubeczka z modelu, forma gipsowa. Wypełnia się formę gipsową gliną. Gliną płynną. Gliną płynną. Później się zdejmuje z formy i wypala z piecu. Nie, no później trzeba to wysuszyć. Wysuszyć. Obczyścić znowu na tych szwach, bo już złączeniach części formy są takie dokładności i trzeba to ładnie wyszlifować. I pan... Chciałbym wysuszenie do pieca. Do pieca. Wspomniał pan, że dwa razy się wysusza. Dwa razy się wypala. Dwa razy się wypala. Pierwszy raz wypala się na taki kolor, jak nie? Na kolor taki ceglasty. Tak. I to jest tak zwany biskwit. Biskwit, kolor ceglasty, pierwsze wypalanie. To jest temperatura 1800 do 900 stopni. 800-900 stopni Celsjusza. A później znowu trzeba to poszkliwić. Czyli nalać to szkliwo, które już widzimy na wyrobie gotowym. To jest wyrób gotowy, szkliwiony, drugie wypalanie. Tak, właśnie. To trzeba drugi raz jeszcze wypalać. I wtedy nabiera do ostatecznego wyrazu. A tu jeszcze jest dekoracja malowana. Gdzieś ręcznie albo mechanicznie, rozmaicie. Sporo sposobów jest taki dekorowany. W tym przypadku jest ręczne malowanie. Ręczne malowane przed szkliwieniem. Przed szkliwieniem.
przed szkliwieniem ręczne malowanie. Wyrób artystycznie ceramiki. No tu jest szkliwo przezroczyste, prawda? Bo są szkliwa kryjące, tak jak na kaflach kiedyś miały. Tu na przykład jest szkliwo kryjące. I jak się pod szkliwem pomalowało, to by nie było znać, bo by było zakryte. Także tu jest tak zwane kryjące szkliwo, a tu jest przezroczyste. Tutaj jest szkliwo kryjące, a tutaj jest przezroczyste.